was, którzy wczoraj byli na spotkaniu, słyszeli o tym, jak opowiadałem, w jaki sposób Bóg znalazł mnie, dotknął się mnie, zmienił moje życie, pokazał wspaniałą osobę Pana Jezusa Chrystusa i sam sprawił, że zechciałem wyjść z bezimiennego tłumu ludzi, którzy nie zauważają Jezusa, ustawić się za Nim, pójść za Nim i doświadczać Jego życia. Bóg uczynił to w sposób szczególny. Posłał do mnie człowieka bardzo, bardzo wysoko postawionego w świecie naukowym, dziekana wyższej uczelni, profesora, który zaprosił mnie do swojego mieszkania i opowiedział swoją historię. Jak on, jako naukowiec, spotkał się z fenomenem wiary w Boga, którego nie widać, i w Jezusa Chrystusa, i postanowił zbadać naukowo ten problem, jak to jest możliwe, i badając, spotkał się z żywym Zbawicielem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jego przeżycie urodziło mnie. Zobaczyłem żywego Boga w Jego życiu, słuchajcie. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć, co się działo potem. A chcę wam opowiedzieć w jednym celu. Żebyście się nie chwiali w swojej wierze w Pana Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy przychodzą presje życia. Różnego typu presje. Ja powiem wam to, co ja przeżyłem. Myślę, że niektórzy z was albo już doświadczali, albo doświadczają podobnych rzeczy, zwłaszcza w rodzinie, ale wierzę, że te lekcje, które przeszedłem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, przydadzą się nam wszystkim. Bo musicie wiedzieć, że jak się spotkałem z Panem, zacząłem przeżywać nową rzeczywistość, rzeczywistość nieba. To tak, jakby ktoś z piekła wyrwał mnie, przeniósł do raju na ziemi. I tak myślałem, że tak będzie zawsze. Że będę w takim puchu, szczęśliwy, bez problemów, że wystarczy przyjąć Pana Jezusa, a naprawdę wróg jest daleko. I może ktoś tam walczy, gdzieś w Afryce walczą, bo tam są demony. A u nas nie ma. Uciekły. Przed kapliczkami, na wiejskich drogach. Nie, nie, słuchajcie. Krótko czekałem, żeby przyszły pierwsze presje. Bardzo niedługi czas po tym, jak się nawróciłem, powołano mnie do wojska. To było jeszcze wojsko komunistyczne. Troszkę już zmiękczone, bo już gdzieś tam się pojawiła Solidarność, ale nadal było podziemie i był oficjalny rząd i wojsko, które stało na straży jedynego słusznego systemu. Pamiętamy te czasy, przynajmniej niektórzy, prawda? I wyobraźcie sobie, że wtedy, kiedy trafiłem do wojska, to popełniłem pierwszy błąd. To znaczy, na pierwszym spotkaniu z kadrą zawodową, jak nas zwołali, to zabierałem głos. Aktywny byłem, pytania miałem, ciekawy byłem. I na koniec spotkania dowódca, oficer wstał i mówi: ty będziesz pomocnikiem dowódcy plutonu, wskazując na mnie. I znalazłem się, słuchajcie, w bardzo trudnym miejscu, pomiędzy młotem i kowadłem. Bo byłem pomiędzy kadrą zawodową, tymi wszystkimi oficerami, którzy strzegą porządku w wojsku, i pomiędzy zwykłymi studentami obleczonymi w mundurki. Nazywano nas bażanty. Wiecie dlaczego? Bo mieliśmy tutaj takie jakby nitki splecione, biało-czerwone na tych otokach, na pagonach. O, przepraszam. A były jeszcze łabędzie. Łabędzie były nad nami. Bażanty były tępione przez łabędzie. Łabędzie to byli podchorążowie zawodowi, kształcący się na zawodowych żołnierzy. I oni mieli białe właśnie otoczki takie na tych pagonach. I jak przechodziliśmy koło łabędzia, to bażant miał obowiązek zasalutować mu, a nie zawsze to się działo, bo duma studenta nie pozwalała. I obrywało nam się ostro. Ale to nie były presje. Presje przyszły wtedy, kiedy okazało się, że nasz dowódca plutonu, oficer Wojska Polskiego, postanowił nas wszystkich zapisać do organizacji komunistycznej. I wiecie, myśmy już byli uświadomieni politycznie. To już były czasy, kiedy Solidarność działa i nikt nie chciał się zapisać. Więc presja powoli się zaczęła pojawiać w ten sposób, że zapraszał nas na spotkania.
I na spotkaniu tym najpierw zaczął snuć wielkie plany, jak to na wycieczki będziemy jeździli jako już ci młodzi komuniści Wojska Polskiego. Jakie to dodatkowe bonusy będziemy mieli. Ale tam ludzi to nie przekonywało, słuchajcie. Bo myśmy już wiedzieli, że to komunizm nie sprawdził się. Wolelibyśmy coś nowego. Ale wtedy śruba się dokręciła. I zaczął rozmawiać w cztery oczy ten dowódca. No i tam przekonywał, odwoływał się do lojalności, do koleżeństwa i niektórzy już zaczęli pękać, słuchajcie. Ale okazało się, że no kilka osób. Śruba znowu się dokręciła. Tym razem zaczął brać na poważne rozmowy, gdzie nie tylko sam rozmawiał z żołnierzem, ale zaprosił też dowódcę politycznego, też oficer Wojska Polskiego, odpowiedzialny za, wiecie, trzymanie odpowiedniej linii politycznej związanej z komunistycznym charakterem Wojska Polskiego. I wtedy ludzie zaczęli się łamać. Ja pamiętam, słuchajcie, to było tak, no wchodziło się po kolei, to tak jak na wizytę u lekarza i przed wejściem kolega stoi i mówi, nie, mnie to nie zapiszą. A gdzie tam, co ty? Nie wejdę w to. I wychodzi po jakieś pół godziny taki, o, zapisałem się. Nie mówi co, zapisałem się. Myślę sobie, co tam się dzieje? W końcu zaproszono i mnie. Wszedłem, patrzę, no... Fajni chłopcy, młodzi mężczyźni w mundurach i zaczynają na luzie ze mną rozmawiać. I zaczynają pytać się dlaczego nie. Ja mówię, słuchajcie, jestem chrześcijanin. Ja wiem, że jest Bóg, że dał zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie i nigdy się nie podpiszę pod takim kłamstwem, że zgadzam się z światopoglądem materialistycznym, bo to jest nie dla mnie. Ja jestem chrześcijanin. Uśmiechnęli się jeszcze bardziej przyjaźnie i mówili, tak, ty wykształcony po politechnice, student, a taki głupi? No nie żartuj, stary, no nie przekonasz mnie, że Bóg wziął troszkę błota, poklepał na kolanie, coś tam uformował, chuchnął i oto Rysiek Juchnik. No to mnie nie przekonasz. A ja mówię, słuchajcie, no nie mam wielu odpowiedzi na wasze bardzo mądre pytania, ale wiem, że jestem chrześcijanin. Nie zapiszę się. Po prostu wierzę, Bóg mi się objawił. Zacząłem powoli świadczyć i myślę sobie, halleluja, mogę świadczyć. Jest okazja. Mieliście jakieś takie serce? Które się wyrywa, ale czasami ciężko. No i oni tak zrobili, że było ciężko. Powiedzieli na koniec, słuchaj, Rysiek, ty jesteś dla nas ważny. My cię musimy złamać, ty zrozum. Lepiej teraz niż później, bo będzie bolało. Bo ty jesteś pomocnikiem dowódcy plutonu, jesteś najwyżej z żołnierzy niezawodowych. Jak ciebie złamiemy, to wszystkich mamy. Możesz wyjść i przemyśleć. Wyszedłem i modlę się. Panie Jezu, w Tobie ratunek. Tyś moją ostoją. Ty żyjesz we mnie. Ale boję się w tym czasie, jak się modlę, a kolana mi drżą. Mieliście tak kiedyś? Ale modlę się. Halleluja. Przychodzi czas. Coraz mniej, słuchajcie, tych ludzi zostaje, którzy są niezapisani. W końcu znowu zapraszają mnie. No i jak? Przemyślałeś, Rysiek? Ja mówię, przemyślałem. No jak? Nie zapisuję się. Na pewno? Ale wiesz, że musisz... Wyjść z tego pokoju, zadeklarować, że jesteś członkiem tej organizacji, innej możliwości nie ma. Ale jeśli nie chcesz, jeśli nie zechcesz, jeśli zadecydujesz, że nie zapisujesz się, to powiem ci, co uzgodniliśmy, że robimy. Znamy kilka dziewczyn z ulicy, z Piły, bo to była szkoła wojskowa w Pile. Prostytutek. I namówimy jedną z nich, żeby napisała list do twojej rodziny, do twojej żony, że się szlajasz z nimi. Ale to nie wszystko. Wtedy, kiedy ci nie będzie w pokoju, podrzucimy ci broszurki polityczne,
A później znajdziemy u ciebie. I dostaniesz zaproszenie do pewnej jednostki w Poznaniu, gdzie takich łamią bardzo łatwo. W piwnicach. Ostatnia rozmowa, twoja decyzja. Jeśli wychodzisz z tych drzwi, uruchamiamy całą akcję. Płakać mi się chciało, naprawdę. Bo widziałem, że byli podli ludzie, zdeterminowani. I już nie byli fajni koledzy. Ale pomyślałem sobie, Boże, cała Biblia świadczy o tym, że nawet jeśli do pieca ludzie szli, to ocaleli, jeśli z tobą. Gorzej było wtedy, kiedy zmiękli, dali się przestraszyć. To mi się płakać chce, kolanami drżą, ale mimo wszystko wytrwam przy twoim imieniu, Panie Jezu. I powiedziałam, nie. Wyjdę, ale nie podpiszę się. W porządku, twoja decyzja. Wyszedłem, słuchajcie. I naprawdę pierwsze godziny były bardzo ciężkie. I nauczyłem się, że w takich godzinach nie może człowiek być sam. Musi być z Bogiem. Musisz się modlić. Wtedy pomoc Boża dociera w jakiś sposób. I coraz mniej się chce płakać. Jakoś tak. I coraz mocniejsze jakoś nogi. Nawet na stołówkę poszedłem coś tam zjeść. Słuchajcie, pod koniec dnia podszedł jeden z nich, z tych dwóch ludzi, którzy mnie tak zrobili, i mówi, Rysiek, może nie będzie tak źle. Namówiłem tego drugiego, tego dowódcę politycznego, żeby nie był taki okrutny. Ja powiedziałem, i tak ufam Bogu, nie tobie. A w międzyczasie, słuchajcie, zwołali zaprzyk wszystkich żołnierzy, wyciągnęli przed szereg, nie wiem, dwóch czy trzech i oni się kajali, że oni przepraszają wszystkich żołnierzy, bo są jednostkami aspołecznymi, szkodliwymi społecznie, bo oni byli nieposłuszni w wojsku, nie chcieli, jeden nie chciał wziąć broni do ręki, a drugi coś innego, coś po prostu nie poporządkował się. I zostali na koniec, jak już się ukorzyli przed wszystkimi, przeprosili każdego z nas, że są tacy niedobrzy, to powiedzieli, no, w ramach łaski ciebie do jednostki karnej wysyłamy gdzieś tam, żeby katowali człowieka, a drugiego też jeszcze gdzieś do innej jednostki, może nie do karnej. Czyli, słuchajcie, potrafi, widać, że naprawdę potrafi łamać tam człowieka. A co się stało ze mną? Niedługi czas potem dostałem w nagrodę urlop 5-dniowy. Żadnej rzeczy zrealizowanej, którą diabeł mnie straszył, nie zrobili, ale powiem, jak się to zakończyło. W tym czasie, kiedy dostałem w nagrodę urlop 5-dniowy, a to jest największa nagroda przynajmniej wtedy, nagle okazało się, że wtedy, kiedy ja mam mieć urlop, będzie alarm. Całą jednostkę podrywają w nocy, każdy musi być gotowy, spakowany plecak i z plecakami, w ciężkich buciorach, obleczone, czasami gazety się tam wrzucało, żeby nogi nie były poranione, gdzieś tam na poligon, biegiem przez las. I to oznacza jedną rzeczą, że wszystkie urlopy są odwołane. Ale ja byłem chrześcijanin, słuchajcie. Ja wiedziałem, że Bóg może wszystko. I mówię, Panie Jezu, Tyś moim ratunkiem. Ty mi zapewnisz urlop. I modliłem się i Bóg jakoś przemówił do mnie, że moja modlitwa jest wysłuchana, że jadę na urlop. I wszyscy się szykują, słuchajcie. A wiedzą, że jestem chrześcijanin, bo ja czytam Biblię, modlę się. I wszyscy się szykują, denerwują, już nie śpią. A ja, wiecie, nie przejmuję się w ogóle. Tak jak robiłem, tak jak zawsze robiłem. Czytałem Biblię i kładę się normalnie. Oni tam w rusztunku. A ja mówię, słuchajcie, nie ma tego alarmu. Nie będzie. Na pewno nie będzie, bo jadę na urlop. No to śmieją się ze mnie. Czekają, słuchajcie, tracą sen. A ja się położyłem. Rano okazało się, że rzeczywiście alarm został odwołany, a ja jadę na urlop. I tak oni na mnie, słuchajcie. A ja mówię, no wiecie, Pan Jezus. No jest Pan Jezus. No. Słuchajcie, cała moja historia wojskowa zakończyła się tak. Nie tylko dla mnie się zakończyła. W następnym turnusie ci ludzie powtórzyli tą sprawę z łamaniem ludzi i okazało się, że w tym turnusie był syn wysoko postawionego wojskowego gdzieś z zarządu z Warszawy, z zarządu Wojska Polskiego. Doniósł swemu ojcu, okazało się, że to są nielegalne metody nawet w Wojsku Polskim. Nie można tak postępować. I odkryli, złapali tych dwóch i dowiedziałem się, że trafili przynajmniej jeden z nich do jednostki karnej.
A ja zostałem, słuchajcie, przeniesiony na dalszą część służby wojskowej, czyli tak zwaną praktykę, do mojego miasta rodzinnego, gdzie w łóżeczku domowym spałem sobie. Szedłem na 8 godzin tylko do pracy z teczuszką. Słuchajcie, Jezus jest Panem nad wszystkim. Nad każdą zwierznością. I to się dotyczy twojego życia. Ale musisz wytrwać przy Nim. Wtedy, kiedy śruba się dokręci. Musisz wytrwać w wierze. Sam nie wytrwasz, to ci powiem. Z nas wszystkich, słuchajcie, tam około 30 ludzi było w plutonie, tylko dwie osoby nie dały się zapisać. Wiecie kto? O mnie już wiecie. I jeszcze mój kolega ze studiów, który się nawrócił, przyjął Pana Jezusa w tym samym czasie mniej więcej co ja. Tylko dwóch. I to mi mówi jedną rzecz. Jest tylko jedna siła na świecie, która potrafi pomóc człowiekowi. W walce z każdym nałogiem ta siła to jest imię Pana Jezusa Chrystusa, Jego osoba poruszająca się w życiu każdego z nas. Nie ma innego. Są takie trudne sytuacje na tej ziemi, że każdy z nas pęknie. Chyba, że będziemy się trzymali Pana Jezusa. A jeśli się będziemy trzymali, to nie tylko przetrwamy, jakoś tam sobie wyjdziemy, ale wyjdziemy w zwycięstwie i będziemy mieli świadectwo żywego Boga i inni będą mieli szansę uwierzenia w Boga. I powiem wam jeszcze krótko drugą historię, która mi się przydarzyła, bo wierzę, że to wydarza się albo w życiu każdego z nas, albo bardzo duże części. W domu, w rodzinie. Co się dzieje? Co się stało u mnie wtedy, kiedy się nawróciłem? Bo ja byłem pełen entuzjazmu. Ja cały czas byłem z Biblią, cały czas starałem się zgłębić, bo wiedziałem, że to słowo wchodzi we mnie i mnie zmienia. Bóg przyznaje się do swego słowa i naradza mnie na nowo. I to zachęcamy, słuchajcie, siebie każdego i każdego z nas. Słowo połączone z Duchem Świętym wchodzi człowieka, daje nowe spojrzenie, nowe życie, nowe pomysły, radość daje. Daje ci perspektywę Bożą na każdą rzecz. Zdejmuje filtry tego świata, które diabeł nam nakłada. A to zazdrość, a to zgorzknienie, a to brat nie tak się uśmiechnął, albo się do mnie w ogóle nie uśmiechnął, do mnie się nie uśmiechnął. Takie śmieszne rzeczy mówię, ale tak jest, słuchajcie. Bez Bożej pomocy, bez Bożego działania, bez Bożej relacji, to my wszyscy tacy jesteśmy. Ja to wiem, bo ja wiem po sobie. A nie jestem specjalnym człowiekiem. Albo jestem, tak jak każdy z was, który przyjął Pana Jezusa. Przez Pana Jezusa. Ale w mojej rodzinie, słuchajcie, jak przyjąłem Pana Jezusa, to zrobiło się bardzo, bardzo gorąco jakoś. Wczoraj mówiłem, że mój tata był bardzo, bardzo ortodoksyjnym członkiem Kościoła bardzo poważnego w naszym kraju. Kościoła jako instytucji. Nie Kościoła, jak Bóg rozumie, bo Bóg rozumie jako wspólnotę wszystkich ludzi, ciało każdego człowieka, który wierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest podłączony do głowy, tak? Narodzi się na nowo. Tak rozumie Bóg. A ludzie rozumieją, on do takiego kościoła należy, no ja do katolickiego, a ty, a ja do prawosławnego, a ty, a ja do zielonoświątkowego. Cała sprawa polegała na tym, że ja już byłem podłączony do Pana Jezusa Chrystusa. A mój tata nie był. I nie rozumiał mnie. I jak ja tak, wiecie, mówiłem o Bogu, o Panu Jezusie, zacząłem ewangelizować go i to jakoś on nie podzielał mojego entuzjazmu, co mnie dziwiło. I pozdejmowałem pewne... A musicie wiedzieć, że ja ze swoją żoną mieszkałem, jej chyba już z synkiem, mieszkałem na piętrze domku jednorodzinnego. Na dole mieszkał mój tata z mamą, a na piętrze myśmy mieszkali. I ja tam pozdejmowałem takie rzeczy, które tata pozawieszał, różne religijne. Wiecie, jakie rzeczy się wiesza w tego typu spojrzeniu. Ja to pozdejmowałem, bo wierzyłem, że Bóg sobie w ten sposób chwały nie odbiera. No i tata przyszedł, zobaczył i mówi, synu, twoja decyzja, ale to jest mój dom. I ja czegoś takiego tolerować nie mogę. Jak ty przeciwko Bogu występujesz. Więc jeśli się nie zmienisz, to ja tu zrobię na miejscu twojego mieszkania, gdzie ci teraz pozwalam z rodziną mieszkać, zrobię sanktuarium maryjne. I będzie to dobre. A ja w tym czasie, słuchajcie, szukałem Boga, pytałem się Go w ogóle, czy mam pójść do chrztu. Bo jakoś tak mi się nie mieściło w głowie. Nie wyobrażałem sobie jakoś tak w białej sukience. U nas tak chrzczono, nie wiem jak u was. Też tak, a nie wyobrażałem sobie. Jakoś tak,
Ja starałem się być zawsze taki typ, wiecie, macho. Grałem na gitarze, wcześniej podrywałem dziewczyny, a tutaj nagle ubiorą białą sukienkę i do wody. Ale słuchajcie, a propos sztu, to miałem dwóch pastorów. Jeden starszy, drugi młodszy. I starszy mnie przekonywał biblijnie, że jest napisane, ci, którzy uwierzą, ochrzczą się, będą zbawieni. A później jest napisane, a kto nie uwierzy? No tak, nie jest powiedziane, co jeśli ktoś uwierzy nie ochrzci się, że będzie potępiony, prawda? Ale pastor mówi, słuchaj, zwróć uwagę na to, a tu kolejno, musisz najpierw uwierzyć, później się dać ochrzcić. A ja mówię, no ale we mnie działa Bóg. Ja się narodziłem na nowo. To chyba to się do mnie nie stosuje. A on mówi, no stosuje się. A ja mówię, chyba nie. Młodszy pastor podszedł do mnie i mówi, Rysiek, może ty masz rację. Taki mądry jesteś, wykształcony. Ale zrób tak. Odstaw wszystkie swoje motywacje, wszystkie strachy. No ja myślę sobie, no ta sukienka, zwłaszcza ta, no tak. Wszystko odstaw, jaka będzie reakcja ludzi. Odstaw, żeby to nie wpływało na ciebie. I z takim nastawieniem zacznij się modlić, szukać, Boże, ty mi tylko powiedz, czy to jest od ciebie, dla mnie, dla Ryśka, czy nie. I zadecyduj, że jeśli będziesz miał sygnał od Boga, znak od Boga, Bóg do ciebie przemówi, to wtedy jesteś posłuszny. Ja myślę sobie, mądra rada. Słuchajcie, zrobiłem tak. W ciągu tygodnia wiedziałem, Bóg użył między innymi pastora Mirka, żeby przemówić do mnie, pokazać, że to jest, słuchajcie, wielka łaska. To jest naśladowanie Pana Jezusa. Wtedy, kiedy wierzysz, wchodzisz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I nowe rzeczy ci. I diabeł traci moc nad tobą. I zaczynasz być uruchamiany do służby, tak jak Pan Jezus. I wiedziałem to na pewno, że Bóg do mnie przemówił. I wszedłem w tą sukienkę. I wszedłem w wodę. Obok mnie była szwagierka z podbitym okiem przez męża, który też nie aprobował tej wiary. Ale słuchajcie, mówię wam, w tym samym czasie Bóg, ja toczyłem te walki, żeby nie zaprzeć się Pana Jezusa. Bóg działał już w mojej rodzinie. Moja mama się nawróciła. Pamiętacie, mówiłem, że była taką ideowo w porządku partyjniaczką. Nawróciła się, mówi, ja też chcę wierzyć. Ja też się chcę dać ochrzcić. Słuchajcie, poszła za Panem Jezusem. Przystała do zboru, do końca swego życia, do ostatnich dni była skarbniczką. Pełna wiary. Brat pastor może zaświadczyć, prawda? Amen. Amen. Wiecie, że nie naciągam was tutaj. Tak było, słuchajcie. Ja budowałem się, jak widziałem, jak mama jest taka stabilna. Może bez jakichś takich fajerwerków, ale stabilnie wierząca osoba. Ale ja miałem jeszcze inną rodzinę. Moją żonę miałem. I żona, chociaż zadeklarowała się, przyjęła Pana Jezusa, to dopuściła drugą rzecz, o której mówi Biblia, że jest bardzo niebezpieczna. Patrzenie na opinię ludzką. Patrzenie na opinię ludzką, zwłaszcza kolegów. Ktoś, na kim ci zależy, może ci wykraść wiarę. I słuchajcie, wkrótce ona zaczęła przejmować, była nauczycielką języka angielskiego, wiecie, towarzystwo gdzieś tam w szkole. Zaczęła przejmować spojrzenie ludzi, którzy ją otaczali i na mnie, i na wiarę. Zaczęła mnie nazywać, po angielsku to się nazywa Jesus Freak, czyli zbzikową. Taki po prostu, no przesadza. I zaczęła się ode mnie odsuwać i zaczęła iść w stronę innych mężczyzn. I też sam nie miałem mocy, żeby sobie z tym poradzić, słuchajcie. Naprawdę. Mamy jedyną możliwość poradzenia sobie z przeciwnościami życia. Wiecie, jaka to jest możliwość? To jest osoba. Naprawdę. W Panu Jezusie. I w Panu Jezusie wtedy otrzymałem pomoc. Chociaż działy się trudne rzeczy, że ona przykupowała naszego synka, żeby nie mówił to, co ona robiła z innymi mężczyznami. To są fakty, słuchajcie. To mi pastor nawet powiedział. Ja poprzez to, że miałem kontakt z Bogiem, miałem życie i mogłem iść do przodu w wierze i mogłem się nie wycofywać. Mogłem nie pękać wtedy, kiedy rodzina się rozpada. W tym samym czasie miałem presję różnego typu i zdrowotnie byłem atakowany, to wspomniałem wczoraj. Słuchajcie, ale powiem wam, wytrwałem dzięki łasce Bożej. I wtedy, kiedy tuż przed chrztem, kiedy podjąłem decyzję, że idę za Panem Jezusem Chrystusem, zadecydowałem w sercu, nie to, że jeszcze wszedłem w chrzest,
ale powiedziałem sobie, bez względu na to, jak będę wyglądał we swoich oczach, w oczach rodziny, czy stracę mieszkanie, że ojciec mnie wyrzuci na bruk wraz z rodziną, a nie miałem wtedy pracy jeszcze. Bez względu na konsekwencje, ja wiem, że jedyne życie to jest Pan Jezus Chrystus. I nie zaprę się Go, On mi w tym dopomoże. Wtedy, kiedy zadecydowałem i czytałem, tak jak zawsze czytałem Biblię, chłonąłem Biblię, karmiłem się Biblią. Słuchajcie, siedziałem akurat w tym momencie na łóżku, czytałem bez wysiłku Biblię, Ewangelię Marka i nagle, słuchajcie, stało się coś niezwykłego. W moją głowę z prawej strony uderzył snop światła, strzała jakby, nie wąziutka, tylko szeroka, mniej więcej szerokości średnicy głowy. Uderzyła mnie z tej strony, czułem to fizycznie, jak weszła w moją głowę i wyszła z drugiej strony. Ale w środku we mnie, słuchajcie, jakby złoty proszek opadł i napełnił moje wnętrze. I ten złoty proszek jak opadł, zyskałem głębokie spojrzenie, co jest ukryte w Biblii. I powaliło mnie to. To powaliło mnie, słuchajcie. Zrozumiałem głębię Biblii i zrozumiałem, że my czytamy często, ale źle czytamy. Nie rozumiemy głębokich Bożych dróg. Wszystko. Bóg jest Bogiem ukrytym. I Pan Jezus mówi do nas, często słyszymy jak w przypowieściach, ale jeśli jesteśmy z Nim na osobności, szukamy Go, jesteśmy Jego uczniami, decydujemy się, mówimy, Panie Jezu, tylko Ty. Nagle okazuje się, że Pan Jezus otwiera swoje usta i mówi o swoich głębokich rzeczach. Rozumiemy? Dziękuję, bracie pastorze. Słuchajcie, naprawdę. Pan Jezus jest cudownym Bogiem, głębokim. Umysłom najświetlejszym na tym świecie nie śniło się, jaka jest głębia Boża. I Biblia to mówi. W tej książce, słuchajcie, w tej księdze tkwią skarby nieprzebrane. Wszystkie są tam dane w Jezusie Chrystusie. Jak masz Pana Jezusa Chrystusa, to masz w Nim wszystko. Musisz z Nim żyć. Warto z Nim żyć. Warto się zaprzeć samego siebie i powiedzieć, Pan Jezus jest ważniejszy. Nawet jeśli stracę życie, On mnie zmartwychwzbudzi. Miałem takie momenty. Żyję tutaj, chodzę, bo Jezus jest Panem wszystkiego. W mojej sytuacji, słuchajcie, był Panem nad rodziną. Widział, co się działo. Mnie wspomagał, abym wyszedł zwycięsko w tej trudnej sytuacji. Wtedy, kiedy mój syn poszedł w stronę narkotyków, pomógł mi wierzyć, że nadchodzi taki dzień, że zbawienie stanie się jego udziałem, że to Pan Jezus zapewnił. Pomógł mi wierzyć, że mój tata też przyjmie Pana Jezusa Chrystusa. I to wszystko widziałem, słuchajcie. Widziałem na te oczy. Widziałem, jak Pan Jezus dotykał mego tatę wtedy, kiedy wstąpił do naszego domu przejazdem, wracając z Terespola, pastor Nigoryjski. Jak wszedł do mojego domu, chciał mnie odwiedzić, to widziałem zachmurzonego tatę, który wychodzi mu i gotów jest do walki. Bo nie to, że heretyk, to jeszcze kolor skóry dziwny. I widziałem, słuchajcie, 10-15 minut rozmowy. I coś od góry, tak jak zasłona świątyni rozdarła się od góry, tak zasłona na umyśle, na sercu taty rozdzierała się od góry. Od góry widziałem najpierw brwi zaczynają być uśmiechnięte, później nos zaczyna być bardziej żywy, usta i uśmiech. I mówi, to ja chcę przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. I tam w holu, słuchajcie, po zwiastowaniu brata pastora z Nigerii, mój tata przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Do końca był katolikiem, ale przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Widziałem, słuchajcie, na własne oczy, jak Bóg sięga mojego syna, jak go ratuje od odpowiedzialności karnej. Czy wiecie, słuchajcie, że Bóg działa na salach rozpraw sądowych? I każdego z was, wasze dzieci może chronić przez waszą wiarę. Walczcie o swoją wiarę. Obrońcie wiarę w Ewangelię w swoim życiu, w swoim sercu. Bo to jest ratunek i dla ciebie, i jest ratunek dla ludzi, którzy cię otaczają, dla twojej rodziny i dla dalszych. Ja to widziałem, jak to się dzieje. Widziałem, jak Bóg uratuje go z narkotyków, z złego towarzystwa i jak wiarę zaczynam wszczepiać mu. Widziałem, byłem na jego szcie, wtedy, kiedy zadecydował, że on też. Widziałem, jak Bóg w sposób ponaturalny dał mu społeczność gdzieś tam w dalekim kraju, w Holandii. To wszystko widziałem. Nie dlatego, że jestem specjalnym człowiekiem, jestem zwykłym. Mógłbym wam tutaj godzinami opowiadać o swoich błędach, o swoich, wiecie, upadkach. Ale ja mam Pana. Jestem człowiekiem, który nie należy do siebie.
Czy możecie mi pomagać, pomachać? Kto z was nie należy do siebie, tylko ma Pana? Kto z nas ma Pana, niech do Niego teraz wniesie rękę. Panie, Tobie oddajemy chwałę, że to nie my, to nie świadectwa o nas, to świadectwa o Tobie. To Ty działałeś, Panie, w moim życiu. To Ty mnie ratowałeś, Panie. To Ty nawracałeś moją rodzinę. Trzymałem się Ciebie z całej siły. Ale tak naprawdę wiedziałem, że sam się nie utrzymam. Że jak Ty mnie nie będziesz trzymał, to ja Ciebie puszczę. Panie, dziękuję Ci za każdego z nas, kto teraz swoje serce i dłoń podnosi do Ciebie. Że Ty to widzisz. Widzisz naszą chęć, widzisz naszą słabość. Tak jak widziałeś i moją słabość. Panie, ale Ty jesteś mocnym Panem. Ty pomagasz człowiekowi słabemu, który przychodzi do Ciebie, mocnego. Ty głodnemu dajesz chleb. Ty uwięzionego wyprowadzasz na wolność. Ty biednym, Panie, dajesz zaopatrzenie. My tacy jesteśmy bez Ciebie, Panie. My jesteśmy bez Ciebie związani. Bez Ciebie jesteśmy ślepi. Ale z Tobą mamy oczy, Twoje oczy, Panie Jezu. Z Tobą jesteśmy usprawiedliwieni Twoją sprawiedliwością. Przez Ciebie jesteśmy uzdrowieni. Przez Ciebie nasze rodziny zostały zbawione. I przyszło do nas zbawienie. Nie tylko do nas, Panie, ale aż po krańce ziemi. Bo oddajemy się Tobie, Panie Jezu. Żebyś nas posyłał. Tak jak pierwszych swoich uczniów posłałeś. Najpierw do Jerozolimy, później do Samarii. Aż później, aż po krańce ziemi. Takie my Tobie się oddajemy. I mówimy, Panie żniwa, poślij mnie. Jestem gotowy. Bo wiem, że tam, gdzie Ty posyłasz, tam Ty idziesz pierwszy. Ty siebie objawiasz. Ty nawracasz ludzi. Ty uzdrawiasz ludzi. Ty potwierdzasz znakami i cudami słowo Twoje. Twoje słowo, nie nasze. My je mamy jako coś najcenniejszego. Twoje imię, Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że w Tobie mamy wszystko. I Tobie też wszystko, co mamy, oddajemy. Pod Twoją władzę, panowanie.